Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku, po pierwsze, na temat wypowiedzi generała Waleria Załużnego, byłego głównodowodzącego ukraińskimi siłami zbrojnymi, który powiedział, że Europa nie jest gotowa na długą wojnę z Rosją. Drugi temat to wypowiedź niemieckiego ministra obrony. Borisa Pistoriusa, który no, ku zaskoczeniu wielu powiedział o tym, że jest olbrzymia dysproporcja między zdolnościami produkcyjnymi Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej w obszarze zbrojeń, w obszarze szeroko, pojętym, szeroko pojętej obronności. Padły dokładne, dokładne porównania i przyjrzymy się temu, jak to wygląda. I wreszcie na koniec, konfrontując te wypowiedzi, zarówno załużnego, jak i Pistoriusa, z, wypo, no, z wypowiedziami, które pojawiają się w mediach głównego nurtu w Polsce, nie sposób nie odnieść wrażenia, że ktoś tutaj bardzo, ale to bardzo się myli. Żeby nie powiedzieć wprost, po prostu kłamie, manipuluje, dezinformuje i wprowadza opinię publiczną w błąd, i to najdelikatniej jak tylko można powiedzieć. Przytoczę Państwu. Całkiem niedawne doniesienia mediów głównego nurtu w Polsce, ale także te chociażby z roku ubiegłego czy z roku 2022 i skonfrontujemy to z obecną sytuacją na froncie, skonfrontujemy to ze zdolnościami Rosji, z wypowiedziami także ważnych czy to wojskowych z Ukrainy czy polityków z Unii Europejskiej. Zachęcam Państwa do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do wspierania kanału, zachęcam do lajkowania, komentowania i udostępniania linków w mediach społecznościowych. Przechodzimy do pierwszego tematu. 23 listopada 2024 roku portal Ukraińska Prawda przeprowadził wywiad z Waleriem, załużnym byłym. Naczelnym, głównodowodzącym siłami zbrojnymi Ukrainy, a obecnie ambasadorem Ukrainy w Wielkiej Brytanii. No i ten wywiad spotkał się z szerokim oddźwiękiem, jest szeroko komentowany i na Ukrainie, i w Unii Europejskiej. Tak jak powiedziałem na samym wstępie, Załóżny powiedział, że Europa, jego zdaniem, nie jest gotowa na długą wojnę z Rosją. Nie jest zdolna do Lecz kraje europejskie, zdaniem Waleria Załużnego, nie są zdolne do prowadzenia długotrwałej wojny z Rosją, ponieważ ich obecny poziom produkcji broni nie jest w ogóle porównywalny z możliwościami rosyjskiego kompleksu wojskowo- Przemysłowego. No i jako, że powiedział to były szef Sił Zbrojnych Ukrainy, obecnie ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii, myślę, że warto, i to powiedział w rozmowie z ukraińską prawdą, no myślę, że warto się temu zdecydowanie bliżej przyjrzeć. Walerii Załóżny powiedział, i tutaj zacytuję ten fragment, bo on jest istotny. To jest cytat: jeśli mówimy o krótkoterminowych działaniach wojskowych, to najprawdopodobniej kraje europejskie są gotowe. Ale istotą pytania było to, czy byliby gotowi na wojnę głodową. Koniec, koniec cytatu. Tutaj chodzi oczywiście o to, że europejskie arsenały, europejskie rezerwy broni. Amunicji, rakiet nie wystarczyłyby do zwalczania rakiet i dronów wystrzeliwanych przez Rosję. I tutaj padły bardzo konkretne liczby. Walerii Załóżny przypomniał, że tylko w październiku 2024 roku na Ukrainę spadło ponad 1600 dronów kamikadze typu szachet i około 200 rakiet. W listopadzie odnotowano, no, można powiedzieć, tysiące różnego rodzaju uderzeń właśnie środkami napadu powietrznego, rosyjskimi em, środkami napadu powietrznego na Ukrainę. No i tutaj, y, oczywiście, załóżny wylewa swoje żale, że zachodni partnerzy dostarczyli Ukrainie z nieproporcjonalnie mniejszą liczbę rakiet, y, prawda, systemów przeciwrakietowych, systemów obrony powietrznej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wystarczy, no, Zobaczyć, jak ogromna jest to dysproporcja. Dzisiaj Rosja jest w stanie użyć miesięcznie około 3000 środków napadu powietrznego. Tutaj rakiet, dronów, amunicji krążącej. Wystarczy zobaczyć, jaka jest produkcja. Czy w Polsce, czy w Niemczech, czy w Hiszpanii, czy w Francji, czy we Włoszech, żeby zobaczyć, że Walerii Załóżny wcale nie rozmija się z prawdą, jeśli chodzi o perspektywę długotrwałej wojny. Co więcej, były głównodowodzące ukraińskich sił zbrojnych mówi o tym, że ta liczba środków walki na Ukrainie jest bardzo mocno ograniczona, że są one bardzo drogie, że nie sądzi, aby Wielka Brytania, gdzie jest właśnie ambasadorem Ukrainy, ani w ogóle kraje europejskie, były w ogóle gotowe na coś takiego, co nazywa wojną na wyniszczenie. Nazywa to też wojną głodową, czyli wojną na przetrzymanie. Kto ma większe rezerwy, kto ma większe zdolności produkcyjne, które, którego kraju społeczeństwo jest, większe, jest zdolne do większych wyrzeczeń, do wy, większych nawet poświęceń w imię wygranej. No, patrząc na sytuację Europy Zachodniej, patrząc na, to zblazowane, na te zblazowane społeczeństwa, które bardzo często są pogrążone w konsumpcji, są pogrążone także w różnego rodzaju problemach wewnętrznych wynikających chociażby z multikulturalizmu, z tej polityki multikulti i innych kwestii z przestępczością związaną z tym wszystkim, ale także no, z tym wygodnickim stylem życia. No, trudno spodziewać się, aby nagle społeczeństwo francuskie, hiszpańskie, włoskie czy niemieckie chciało ponosić jakieś ogromne koszty Zaciskania pasa, aby pokonać Rosję w imię zwycięstwa Ukrainy. No to są mrzonki, moim zdaniem, to jest absolutnie wykluczone. Zresztą też musimy sobie zdawać sprawę, że w Polsce też całkiem jest, moim zdaniem, nie, niedaleko do takiej cienkiej czerwonej linii, kiedy społeczeństwo będzie miało po prostu dosyć. I to jest pytanie tylko, kiedy to. Ta właśnie czerwona linia zostanie przekroczona. Faktem jest, że ten wywiad załóżnego jest bardzo, bardzo mocno komentowany na zachodzie. Zresztą przytacza się także, że jeżeli spojrzymy i na wrzesień i na październik bieżącego roku, to Rosja zrzuciła na Ukrainę około 4,5 tysiąca bomb kierowanych. No i tutaj się zastanawia założny i to mówi wprost o tym, czy Unia Europejska, czy Wielka Brytania, która już jest po Brexicie oczywiście, jest poza Unią Europejską, w ogóle mają na stanie nawet 5 tysięcy rakiet Patriot, które byłyby w, no, w stanie zestrzelić te bomby kierowane. To jest dobre pytanie. To jest oczywiście dobre. Tutaj Załóżny powątpiewa w to. Mówi o tym, że są to, że systemy Patriot, że w ogóle rakiety do systemów Patriot są drogie, że no nie da się ich w obecnej sytuacji mieć dużo, że ich produkcja też to oczywiście zajmuje czas. W związku z tym Europa dzisiaj nie jest gotowa do, do tego. Co więcej, Załóżny postawił bardzo odważną hipotezę. Mówi o tym, że nawet Chiny, jego zdaniem, nie są dzisiaj gotowe do podjęcia działań na dużą skalę. Na dużą skalę, bo to oznaczałoby oczywiście określone problemy także wewnętrzne. To oznaczałoby także no też groźbę różnego rodzaju problemów, nasilenia się problemów wewnętrznych, a inna sprawa, pytanie oczywiście, jakie są realne zasoby dzisiaj Chin. Więc Chiny nie mają tego doświadczenia bojowego, które Rosja zdobywa w konfrontacji z zachodnią techniką i ze środkami, które mają neutralizować właśnie zachodnią technikę. To też jest dobre, dobre pytanie w kontekście ewentualnej przyszłej wojny na Indo-Pacyfiku. No, kilka dni przed tym wywiadem załóżny powiedział, że de facto jego zdaniem trzecia wojna światowa już się rozpoczęła ponieważ Rosja używa przeciwko wojskom ukraińskim Żołnierzy północno-koreańskich, irańskich dronów, chińskich pocisków, a, ale zachodni partnerzy mają sobie nie zdawać z tego sprawy. No to oczywiście bardzo naiwne myślenie, załóżnego. To jest element PR-u, żeby nie powiedzieć wprost, propagandy wojennej, którą stosuje Ukraina. I można by się oczywiście pod nosem uśmiechnąć i powiedzieć: no cóż, no, słyszeliśmy wiele różnego rodzaju Dezinformacji, kłamstw i, i takich śmiesznych memów na temat tej wojny na Ukrainie. Począwszy od tym, że Babcia słoikiem z ogórków strąciła drona, że krążył wokół Kijowa duch Kijowa, który strącał samoloty, że tutaj bohaterscy obrońcy wys, Wyspy Węży, prawda, obronili tę wyspę i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, że to wszystko były fejki, że to wszystko były kłamstwa, natomiast no, widać, że Ukraina realizuje konsekwentnie, czy oligarchowie ukraińscy, establishment ukraiński, konsekwentnie realizuje. Swoją politykę pozyskiwania pieniędzy i pozyskiwania uzbrojenia z zachodu. Jednocześnie wiemy, że żołnierz ukraiński się wykrwawia, wiemy, że te siły zbrojne Ukrainy no, stają się coraz mniejsze, coraz mniejsze, e, są potężne problemy z mobilizacją, z uzupełnieniami, szans na żadną wygraną nie ma. No, to jest jakby oczywista sprawa. No, Boże poza tymi słowami prezydenta Andrzeja Dudy, który 11 listopada e, mówił coś o jakiejś perspektywie odzyskania przez Ukrainę granic sprzed 2014 roku, no to nikt poważny w Europie takich rzeczy po prostu nie mówi. To oczywiście jest też element takiej nakręcenia takiej spirali strachu, to mówienie o tej trzeciej wojnie światowej. Faktem jest, że oczywiście grozi duży konflikt, rozlanie się, jakby przekształcenie się tego konfliktu ograniczone, ograniczonego w wojnę pełnoskalową, ale to jak mówię, to też trzeba tutaj ważyć słowa. Są tacy... Przywódcy, którzy mówią o perspektywie Trzeciej wojny światowej. Ja cytowałem dla Państwa chociażby Aleksandra Wucicia, czyli prezydenta Serbii, który mówił, wieszczył jego zdaniem, że w ciągu kilku tam miesięcy miała być Trzecia wojna światowa. No, niewątpliwie sytuacja międzynarodowa eskaluje, sytuacja robi się coraz groźniejsza. Widać to także po wypowiedziach polityków nad Wisłą. Niemniej jednak musimy sobie zdawać sprawę, że taki człowiek jak Walerii Załóżny ma konkretny cel w takim straszeniu, no w tym aby właśnie wyciągać jak najwięcej więcej pieniędzy od państw zachodnich. Co do samej Wielkiej Brytanii, to już Państwu mówiłem o tym, że liczebność brytyjskiej armii lądowej jest obecnie najmniejsza od XVIII wieku armia brytyjska liczy około ma na stanie około 200 czołgów, co jest tak naprawdę śmieszną liczbą na realia Europy Wschodniej. i Te wszystkie takie powiedziałbym, zapewnienia gorące żarliwe polityków brytyjskich czy dowódców tamtejszych o możliwości zaangażowania się w jakiś konflikt w Europie wschodniej no należy wziąć absolutnie w. Powiedz w nawias, w duży cudzysłów i też patrzeć na to, co się stało z Ukrainą po tych namowach brytyjskich wiosną 2022 roku, kiedy była realna szansa podpisania porozumień rozejmowych. 24 listopada 2024 roku niemiecki Szpigel poinformował, że minister obrony Boris Pistorius ostrzega, iż Władimir Putin walczy o nowy porządek świata. Takie padły przytoczone przez niemiecki tygodnik słowa. Co więcej, tutaj Szpigel ostrzega przed tym, że. Bo, Władimir Putin już postrzega siebie jako zwycięzcę wojny na, y, y, z, z Ukrainą i że Niemcy muszą robić więcej dla swoich zdolności wojennych. To wszystko cytaty z Borysa, z Borysa Pistoriusa, którego zdaniem Europa stoi w obliczu długotrwałego zagrożenia, a rosyjska wojna... Y, y, właśnie z Ukrainą, no pytanie czy tylko i wyłącznie z Ukrainą, nie jest jego zdaniem już tylko wojną regionalną. Tutaj, y, oczywiście jest to y, jest to cytat. Wszystko te wszystkie słowa padły na, y, na wydarzeniu zorganizowanym z, y, przez y, fundację Friedricha Eberta. I tam padło znacznie, znacznie więcej. Jest mowa o tym, że sankcje europejskie niewiele tak naprawdę zaszkodziły samej Rosji, która była w stanie przejść częściowo na tory gospodarki wojennej, i padły konkretne liczby, też bardzo istotne. Zdaniem niemieckiego ministra obrony, Rosja produkuje w ciągu trzech miesięcy tyle broni i amunicji, ile cała Unia Europejska w ciągu roku. No i tutaj oczywiście jest też cały czas mowa o tym straszeniu właśnie Rosją, mówi o także co ważne niemiecki tygodnik mówi o trwającej wojnie hybrydowej, czyli mamy do czynienia też ze stwierdzeniem tego faktu, że taka Większa wojna, czy wojna pełnoskalowa dopiero może nadejść. Dopiero może nadejść, i to jest taki, taki, powiedziałbym, ton alarmistyczny, który wyziera z tego. Jest mowa o dezinformacji, o właśnie wyścigu gospodarczym, o wyścigu technologicznym, o walce informacyjnej itd., tak itd. Tak A jednocześnie jest mowa o tych działaniach kinetycznych i o wątłych zdolnościach Zachodu. No To rzeczywiście koresponduje z tym, co. Państwu już dzisiaj powiedziałem na temat wypowiedzi byłego głównodowodzącego Sił Zbrojnych Ukrainy. W SPD, czyli w partii matce Borisa Pistoriusa, toczy się bardzo ożywiona debata. No, musimy sobie zdawać sprawę, że po objęciu urzędu przez Pistoriusa na początku 2023 roku, on stosował taką dosyć jasną retorykę, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie. No, powtarzał generalnie tę propagandę, która również w Polsce była powtarzana, że Ukraina musi wygrać wojnę, cokolwiek by to miało oznaczać. Wiemy doskonale zresztą, jak wątłe jest to realne, podkreślam realne militarne wsparcie Niemiec dla Ukrainy, niemniej jednak niemiecka dyplomacja doskonale to rozgrywa, zupełnie jest to odwrotność od tego, co robi dyplomacja w Warszawie. No, dyplomacja realizowana przy Alei Szucha w Warszawie to jest po prostu dramat. To, to, to widać po zachowaniu Ukraińców, którzy widzą w Niemczech takiego głównego, powiedziałbym, adwokata Ukrainy dzisiaj w Europie, w Unii Europejskiej. Natomiast Polskę postrzegają jako kraj, który nie dość mocno pomaga. I to pokazuje, jak. Można PR-em, jak można marketingiem politycznym, jak można dyplomacją, sprawną dyplomacją po prostu, no, że tak powiem, fałszować rzeczywistość, za, odwracać przysłowiowego kota ogonem. I niemiecka dyplomacja naprawdę jest w tym bardzo, ale to bardzo dobra. Dziś tak naprawdę toczą się losy dalszej kariery. Politycznej Olafa Szolca, samego Borisa Pistoriusa. Wiemy doskonale, że no po tym rozpadzie koalicji, która zresztą też te, ten rozpad miał swoje uwarunkowania właśnie we sprzeciwie wobec takiego nadmiernego finansowania Ukrainy. No Wiemy, że kanclerz Scholz chce 11 grudnia zgłosić wotum zaufania w Bundestagu, czy ma być. Zgłoszonej w ten wniosek o wotum zaufania właśnie do Bundestagu, to głosowanie powinno się zgodnie z, z przepisami odbyć 16 grudnia. No i jeśli zgodnie z przewidywaniami większość Bundestagu odmówi obecnemu rządowi zaufania, to nowych wyborów można się praktycznie spodziewać na początku 2025 roku. A przypomnę, że zgodnie z ustawą zasadniczą, zgodnie z no, niemieckim prawem. Ten taki, no można powiedzieć, ta kadencja kończyłaby się dopiero we wrześniu, czy dopiero we wrześniu miałyby być zgodnie z prawem nowe wybory do Bundestagu. One rzeczywiście mogą być przyspieszone. W oczywisty sposób też wybór Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych ma tutaj znaczenie. Wiemy, że to zaprzysiężenie ma być 20 stycznia 2025 roku. Dla Polski oczywiście to jest sytuacja bardzo zła, ponieważ Boris Pistorius jasno pokazuje, że ani Niemcy, ani żaden inny państw, żaden inny kraj członkowski Unii Europejskiej nie jest dzisiaj przygotowany do wojny z Rosją. Z drugiej strony mamy ogromną retorykę prowojenną nad Wisłą. I właściwie nie widać dzisiaj wśród partii establishmentowych, wśród partii, zwłaszcza wśród partii rządzących Polską, wśród tej koalicji rządzącej Polską, żadnych głosów rozsądku, które chciałyby wystąpić w roli mediatora, doprowadzić do jak najszybszego zakończenia wojny na Ukrainie, tak aby Polska była tutaj mediatorem i aby nie eskalować napięcia z Rosją. Są bardzo silne głosy z Niemiec, mówiące o tym, że należy ograniczyć pomoc dla Ukrainy. Są bardzo silne głosy z samych Niemiec, mówiące o tym, że Unia Europejska dzisiaj nie jest gotowa na żadną wojnę większą. Są bardzo silne głosy z samej, z, no z samej Ukrainy. Ludzi, którzy naprawdę znają od podszewki yy, tę wojnę, tak jak generał Walerii Załużny, którzy mówią o tym, że Europa nie jest w stanie dzisiaj konfrontować się z Rosją, że nie ma w ogóle takich możliwości. Z drugiej strony mamy potężną prowojenną retorykę w Polsce. No warto to bardzo głęboko przemyśleć. Warto to też mieć na uwadze w kontekście najbliższych wyborów prezydenckich, bo rzeczywiście tematyka bezpieczeństwa tematyka pokoju czy wojny no będzie jedną z najważniejszych i warto przyjrzeć się poglądom polityków w tej, w tej kwestii. uważam oczywiście uważam, że nie ma dzisiaj dla Polaków ważniejszego tematu niż kwestia pokoju. Wszystkie inne kwestie w będące w kompetencjach prezydenta, pomijając inicjatywę ustawodawczą, no bo żeby ją realizować, to, to wiemy, jak to, jak to wygląda, jakie muszą być uwarunkowania w Parlamencie, wiemy, jak była w przeszłości w ciągu ostatnich 30 lat realizowana inicjatywa ustawodawcza w jaki okrojony sposób. Więc tak realnie patrząc na politykę, na kompetencje w obszarze polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa, polityki obronnej, no to rzeczywiście prezydent ma coś, jeżeli ma coś w ogóle do powiedzenia w Polsce. To właśnie w obszarze szeroko pojętej polityki bezpieczeństwa. I tutaj należy się bardzo uważnie przyglądać kandydatom pod tym kątem: pod kątem stosunku do wojny na Ukrainie, stosunku do konfront, ewentualnej konfrontacji z Rosją. Czy któryś z kandydatów chce normalizacji tych relacji z Rosją, z Białorusią, czy chce popychać Polskę do eskalowania tych, tych relacji? No to musimy sobie już. Każdy musi sobie to rozważyć. Niewątpliwie widzimy, że dzisiaj w Niemczech i na samej Ukrainie narasta potężne zmęczenie tą wojną. Koniec. Obiecałem Państwu taki przegląd mediów w poszukiwaniu największego absurdu dotyczącego, dotyczącego wojny na Ukrainie to w jaki sposób propaganda ukraińska w Polsce zdobywa serca i umysły dziennikarzy, mediów głównego nurtu, polityków i tak dalej. To będzie taki mały przegląd tego, tych wszystkich wypowiedzi. Może nie wszystkich, no bo nie starczyłoby czasu właściwie, ale to jest taki wybór różnego rodzaju wypowiedzi, różnego rodzaju nagłówków prasowych z, ostatnich, z ostatniego czasu, który pokazuje no po prostu absurd. Absurd, zwłaszcza w zderzeniu z tym, co dzisiaj Państwu powiedziałem, tym co mówią, właściwie tym co przytoczyłem Państwu, jeżeli chodzi o wypowiedzi generała ukraińskiego czy ministra obrony Niemiec, i warto przytoczyć, warto skonfrontować te wypowiedzi właśnie, czy zachodnich, czy ukraińskich polityków, skonfrontować to z wypowiedziami, które są w mediach. Głównego nurtu w Polsce i proszę zobaczyć, jak bardzo jesteśmy manipulowani, jak bardzo głęboko sięga ta propaganda, jak bardzo bezrefleksyjnie cała spora część, niestety, społeczeństwa przyjmuje taką propagandę, a to niestety dobrze nie wróży na przyszłość, ale starajmy się oczywiście w miarę sił i możliwości krzewić edukację, krzewić wiedzę, krzewić informacje prawdziwe, jak wygląda ta wojna i przede wszystkim to, że. To nie nasza wojna. Dziękuję państwu za uwagę.